Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań. Witamy Państwa serdecznie i chcemy właśnie wyrazić takie zadowolenie z naszej współpracy z Uniwersytetem Śląskim i z tego, że właśnie co roku jest ta przestrzeń na wspólne spotkanie się, na rozmowy. Ja chciałam zauważyć, że te tematy, które są poruszane, one są przygotowywane co roku w odpowiedzi na to, z czym się zmagamy, co słyszymy, co jest potrzebne. I generalnie właśnie dzisiaj takim tematem będą tematy wokół pieczy zastępczej, tak? Różne sprawy, które są, więc poprosiliśmy prelegentów z kilku środowisk zaangażowanych właśnie w pieczę zastępczą, w edukację i mamy nadzieję, że to będzie dobrze spędzony czas, że szczególnie o to chodzi, że będzie jakaś inspiracja, ale też właśnie taka wymiana doświadczeń czy wzajemna integracja. Dzień dobry, Małgorzata Ratajczak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań w Cieszynie. Dzisiaj organizujemy kolejną już wspólną konferencję wraz z Uniwersytetem Śląskim, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Nasze konferencje są organizowane od 2012 roku. Zawsze poruszamy tematykę pieczy zastępczej adopcji, generalnie w oparciu o problemy, które są, które gdzieś żywo występują i są związane właśnie z opieką nad dziećmi w pieczy zastępczej adopcji. Dzisiejszym tematem jest właśnie taka rozmowa wokół właśnie problematyki pieczy zastępczej adopcji. Prelegentami są praktycy. Generalnie zaprosiliśmy tutaj osoby, które znają działania właśnie związane z pieczą zastępczą. To będą osoby również, bo nasza konferencja, należy to też podkreślić, jest konferencją międzynarodową. Też będą prelegentami osoby z Uniwersytetu w Pardubicach w Republice Czeskiej. Oprócz tego pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, jak również osoby właśnie zaangażowane, znające tą problematykę, tak jak wcześniej wspomniałam, to też będzie radca prawny, to też będą inne osoby, ale też chciałam zwrócić taką szczególną uwagę na fakt, iż za każdym razem staramy się, żeby jednym z prelegentów była osoba, która właśnie sama doświadczyła pieczy zastępczej. I w tym roku właśnie taką osobą będzie córka osób, które od wielu, wielu lat tworzyły najpierw rodzinę zastępczą, a obecnie prowadzą rodzinny dom dziecka. I właśnie córka, która też jest pedagogiem specjalnym, też pracuje, właśnie zaangażowana jest w pomoc ludziom, ona dzisiaj wystąpi i powie o swoich takich doświadczeniach, no, ze swojej perspektywy, jako tutaj o wspieraniu i o działaniach pieczy zastępczej. Patronat objęła pani starosta Janina Żagan, jak również pani dziekan Katarzyna Marcol z Uniwersytetu Śląskiego. Oczywiście jesteśmy bardzo dumni, że mamy takie stowarzyszenia na terenie naszego powiatu. Stowarzyszenia, które łączą ze sobą wszystkie rodziny zastępcze, albowiem rodzina zastępcza jest bardzo potrzebna. I zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny, które jeszcze się nie zdecydowały, aby taką rodziną zostać. Jesteśmy wdzięczni organizatorom i zawsze chętnie będziemy wspierać tego typu działania.